Przed wielu laty przeczytałem pewne opracowanie odnośnie prolongaty nagrody. Naukowcy robili badania nad zachowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Takiemu dziecku dawało się ciasteczko i wychodziło z pokoju z informacją: wrócę za chwilę i jak nie zjesz, to dostaniesz dwa ciasteczka. Jedne dzieci zjadały, inne czekały cierpliwie, udając, że nie patrzą na ciasteczko, żeby było łatwiej pokonać tę pokusę. Te badania zostały powtórzone wiele, wiele lat później i okazuje się, że te dzieci, które nie zjadły ciasteczka, tylko poczekały, żeby dostać dwa ciasteczka, to te dzieci były dużo bogatsze, były w dużo lepszej kondycji finansowej niż te, które skonsumowały od razu. I z zachwytem przeczytałem to opracowanie, z zachwytem, jak to od najmłodszych lat w nas może powstać taka chęć do osiągnięcia czegoś większego niż to, co mam. Tylko teraz zastanawiam się, co się stało z tymi dziećmi, które czekały, czekały, czekały i nagrody nie dostały. A co się stało z tymi dziećmi, które czekały, 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 a potem przyszedł braciszek i powiedział: to ty masz jeszcze ciasteczko, a ja już nie mam, bo ja swoje zjadłem. Podziel się teraz ze mną, bądź dobrym braciszkiem. Co się stało z tymi, których ciasteczko zjełczało? Lub gdy przyszedł tatuś i powiedział: o, nie wolno jeść przed obiadem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że większość badań, jakie się wykonuje, to wykonuje się tylko w pewnym celu, żeby coś udowodnić. I badanie z prolongatą nagrody ma sens tylko wtedy, kiedy tę nagrodę dostaniemy i kiedy ta nagroda jest naprawdę cenna. Bo jeżeli nagrodą jest dodatkowy okruszek do ciasteczka, to nie ma sensu czekać. Proponuję, jak macie ciasteczko, to nie ryzykujcie. Lepiej zjedzcie je teraz.